Mówimy prawdę. Mówimy prawdę i dzisiaj. I powiadamy, aby Polska nigdy nie stanęła w sytuacji, w jakiej dzisiaj znalazły się Węgry, należy ściśle i bezwzględnie wykonywać polecenia partii i rządu ludowego. Jakże ograniczony i wyzbyty z narodowego poczucia państwowości musi być umysł przewodniczącego Episkopatu Polskiego. Jakież to musi być zaślepienie tego kierownika Episkopatu Polskiego i jego popleczników, lansujących pokraczną, antynarodową ideę przedmurza. Ten wojujący z naszym państwem ludowym, nieodpowiedzialny pasterz pasterzy, który głosi, że nie będzie się korzył przed polską racją stanu, stawia swoje urojone pretensje, której treść polityczna w naszych czasach sprowadza się do skłócenia narodu polskiego z narodem radzieckim. Dopiero socjalistyczna rewolucja listopadowa w Rosji otwarła narodowi polskiemu wrota do niepodległości. Łatwo sobie wyobrazić, jaki byłby los narodu polskiego, jeśli w 1944 roku zamiast ciemniaków doszli do władzy jaśnie oświeceni. Byłaby to Polska bez ziem zachodnich, skłócona ze Związkiem Radzieckim, biedna, zacofana, przeludniona, zależna od Niemiec, od mocarstw imperialistycznych, byłaby pionkiem w ich grze, byłaby niczym.